Magda Rzekowska, witam Państwa. Dziś po deszczowym poranku wyjrzało w wielu miejscach słońce, no i ta zmienna pogoda potrwa jeszcze nie tylko parę godzin, ale i parę dni. W tych najbliższych godzinach znajdziemy się pomiędzy niżem znad Węgier i Austrii, a niżem znad Skandynawii. W dodatku na południu i południowym wschodzie zaznaczą się fronty. Z północy popłynie chłodne powietrze, a to cieplejsze przedostawać się będzie tylko nad krańce południowo-wschodnie kraju. Otóż front w nocy przyniesie chmury i opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem w centrum, na południu, na wschodzie. Pogodnie tylko na zachodzie i na północnym zachodzie. Na ogół będzie to chłodna noc. Nad ranem 1 stopień w centrum, minus 1 na zachodzie, na północy. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tu 4 lub 3 stopnie. Oczywiście na Podhalu mroźny poranek, tam minus 3, minus 4 stopnie. Tyle pokażą termometry. No i w tych regionach, gdzie zaznaczy się front, wzrośnie siła wiatru od 35 do 50, nawet 60 km na godzinę, a najsilniej powieje w nocy na Podhalu, tam 60-70 km na godzinę. Co jutro? Jutro niż znad Węgier i Austrii przemieści się nad południowo-wschodnią Polskę, a frontowe chmury opanują regiony wschodnie, południowe i centralną część kraju. Dość pogodnie dzień zapowiada się na zachodzie, na północnym zachodzie i miejscami na północy. Natomiast tam, gdzie będą frontowe chmury, pojawią się mieszane opady od deszczu przez deszcz ze śniegiem po śnieg. W czele frontu od Dolnego Śląska aż po Warmię, Mazury, Podlasie wiać będzie silnie. Tu porywy wiatru znów mogą osiągać prędkość 50, nawet 60 km na godzinę. No i duża różnica temperatury. 1 stopień na północnym wschodzie, 2 stopnie na krańcach północno-zachodnich, 1 też w centrum, a proszę spojrzeć na południowym wschodzie, w Rzeszowie nawet 9 lub 10 stopni. W regionie w nocy liczne rozpogodzenia i szybki spadek temperatury, 1 stopień lub 0, miejscami mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Powieje z północy chwilami dość silnie. Jutro już nasuną się frontowe chmury. Te chmury zaznaczą się zwłaszcza na południowym wschodzie i na wschodzie. Tu przed południem opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze jeszcze sporo pogodnych chwil. Po południu w całym regionie wzrost zachmurzenia, ale opady na linii Rypin-Włocławek. Maksymalnie termometry pokażą 3 stopnie, powieje z północy, a ciśnienie będzie się wahać i nadal utrzyma się na niskim poziomie. W kolejnych dniach zmienne zachmurzenie, no i chłodno, maksymalnie 1 lub 2 stopnie, tyle pokażą termometry. Do zobaczenia.